Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego cyklu Meblorady. Dzisiaj odcinek nieco inny, bardziej poradnikowy, ale też będzie trochę więcej mówienia, dlatego że chcę Wam opowiedzieć o dosyć ważnej kwestii, jaką jest pielęgnacja mebli z drewna. Jeśli jesteście ciekawi, jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak dbać o meble drewniane, zapraszam Was do oglądania. Zaczniemy od tego, że musicie wiedzieć, że wokół pielęgnacji, wokół korzystania z mebli drewnianych narosło wiele, wiele mitów i wiele osób po prostu uważa, że są to meble bardzo wymagające, że wymagają specjalnego traktowania, specjalnego obchodzenia się z nimi na co dzień. Otóż dla Was dobra wiadomość, nie. Meble drewniane wymagają tak naprawdę takiej samej pielęgnacji jak wszystkie inne domowe sprzęty. Tutaj nie ma konieczności stosować jakichś specjalnych technik. Zaraz Wam to wszystko po kolei opowiem. Chciałabym zacząć od tego, od takich kilku najważniejszych punktów, można powiedzieć, przykazań, jeśli chodzi o dbanie o meble drewniane. I one mają zastosowanie niezależnie od rodzaju wykończenia, od tego, jak meble, czym są pokryte. Musicie pamiętać o tym, że meble drewniane nie lubią wysokich temperatur. Więc jeżeli ustawiacie je w domu, to w takiej odległości co najmniej 1 metra od źródła ciepła. Warto też pamiętać o tym, żeby te meble stały na równej powierzchni, żeby nie narażać ich na odkształcenia, na deformacje, dlatego że no, drewno jest materiałem naturalnym, cały czas pracuje, poddaje się, więc pierwszy punkt odpowiednia temperatura, drugi punkt odpowiednie podłoże. Kolejnym ważnym punktem jest wilgotność powietrza. Tutaj też należy pamiętać o tym, że drewno niezbyt dobrze znosi wilgoć, ale też nie jest zbyt dobrze mu w warunkach zbyt suchych. Więc ta wilgotność powinna być optymalna, w zasadzie taka jak dla człowieka. Tutaj unikamy i zbyt suchego, i zbyt wilgotnego powietrza. I jeszcze jedna taka ważna uwaga, jeżeli macie meble drewniane w jadalni, w kuchni, uwaga na gorące naczynia. Starajcie się unikać odstawiania gorących kubków bezpośrednio na blacie, bezpośrednio na stole, dlatego że to może powodować takie odparzanie, powstawanie delikatnych śladów. Tutaj z pomocą przyjdą Wam wszelkiego rodzaju podstawki, podkładki, tego typu gadżety, które pozwolą właśnie uniknąć takich niefajnych niespodzianek, no i też oczywiście zachować większą czystość i też niekiedy zdecydowanie estetykę takiego mebla. Teraz chciałabym Wam powiedzieć, jak pielęgnować meble w zależności od tego, czym są pokryte. Dzisiaj skupimy się na trzech takich najczęściej stosowanych wykończeniach, czyli lakier, czyli olej i wosk, i zaczniemy od mebli lakierowanych. Lakier to jest taki środek, który zostawia na meblu drewnianym najbardziej twardą, najbardziej taką jakby odporną na uszkodzenia powłokę. Lakier też chroni przed uszkodzeniami i plamami. Tutaj warto pamiętać, że lakierowane powierzchnie nie są za bardzo wymagające, jeśli chodzi o usuwanie plam, bo tutaj wystarczy wilgotna ściereczka, wystarczy taki webel przetrzeć i już jest po sprawie. Można do takiego, do wody, którą przecieramy mebel, dodać jakieś delikatne płatki mydlane. I w ten sposób lekko zwilżoną, oczywiście nie mokrą ściereczką, taki mebel przetrzeć. Kolejny rodzaj wykończenia to olej. Ja lubię meble olejowane, dlatego że olej ma takie właściwości, że głęboko wnika w strukturę drewna,
bardzo pięknie podkreśla naturalne usłojenie i doskonale zabezpiecza przed wilgocią. Dlatego tutaj z powodzeniem meble olejowane można stosować właśnie w kuchni, w jadalni, jako blat roboczy, jako blat do stołu. No i tutaj też nie ma jakiejś wielkiej filozofii, jeśli chodzi o pielęgnowanie takich mebli. Tak jak poprzednio, delikatna, mięciutka ściereczka, zwilżona delikatnie wodą, leciuteńko i przecieramy. Wystarczy tak naprawdę pamiętać o tym, aby ten mebel przecierać zgodnie z kierunkiem usłojenia. No i żeby ta ściereczka nie była zbyt wilgotna, żeby była tak naprawdę leciutko tylko zwilżona. Jeszcze w kolejnych odcinkach pokażę Wam, jak olejować meble drewniane, dlatego że jeżeli decydujemy się na meble wykończone olejem, warto tutaj pamiętać, aby od czasu do czasu powtórzyć proces olejowania. Nie jest to w żaden sposób skomplikowane, nie trzeba tego robić jakoś szczególnie często, ale szczegóły, dokładne instrukcje pokażę Wam w jednym z kolejnych odcinków. A teraz jeszcze powiem kilka słów o moich ulubionych meblach, a jednocześnie też w mojej ocenie najbardziej wymagających, czyli meblach woskowanych. Tylko że tutaj musicie wiedzieć o tym, że jakby coś za coś, tak? Bo te meble są być może bardziej wymagające, ale to, jak się prezentują, jakie mają właściwości, jak są bezpieczne w codziennym użytkowaniu, rekompensuje te, powiedzmy, trudy, które musimy włożyć w pielęgnację. No tutaj, jeśli chodzi o sam wosk. Wosk to jest substancja w 100% naturalna. Wosk fajnie twardnieje na powierzchni mebla, tworząc taką ochronną powłokę. I tutaj taki bonus. Woski mają właściwości antystatyczne, więc siłą rzeczy ten kurz nie osiada tak na meblach, więc jakby to czyszczenie nie jest wymagane tak często. A przy tym woski nadają przepiękne wybarwienie, w zależności od tego oczywiście, jaki kolor wybierzemy, ale też niesamowicie przyjemną w dotyku strukturę drewna. Dlatego ja Wam serdecznie ten rodzaj wykończenia mebli polecam. Tutaj szczególnie uważamy na gorące naczynia, na wysokie temperatury, ponieważ po prostu wosk przy wyższych temperaturach, przy gorących kubkach może delikatnie się odparzać i tworzyć takie ślady na powierzchni mebla. Na co dzień pielęgnujemy tak jak pozostałe meble z dużą dbałością o to, aby unikać nadmiernej wilgoci, ale tutaj tak dla jakby zachowania większej ostrożności proponuję Wam pokusić się o specjalne środki do mebli woskowanych. To są takie środki, które są tworzone na bazie naturalnych substancji, na bazie wosków. Jeżeli skontaktujecie się z producentem, to na pewno uzyskacie informację, jaki preparat będzie najbardziej odpowiedni do danego mebla. Tutaj nie ma miejsca na żadne mocne środki, na środki chemiczne, bo można po prostu sobie taki mebel zniszczyć. Więc jakby podsumowując, na co dzień delikatnie przecieramy mięciutką ściereczką. Przy większym sprzątaniu, nazwijmy to, sięgamy po specjalne naturalne preparaty. I od czasu do czasu, podobnie jak było w przypadku mebli olejowanych, warto też powtórzyć sobie proces woskowania i o tym też będzie osobny odcinek. Samo woskowanie w sobie nie jest trudne, nie jest skomplikowane, nie trzeba też tego powtarzać dość często, oczywiście w zależności od tego, jak te meble eksploatujemy, ale o tym przekonacie się w kolejnym odcinku. Na koniec jeszcze jeden trik. Meble drewniane są naturalne, są pokryte naturalnymi substancjami, więc one lubią też kontakt z zwykłymi naturalnymi substancjami. I tutaj musicie wiedzieć, że jednym z lepszych środków do ich pielęgnacji, do ich czyszczenia jest napar z czarnej herbaty.
który możecie użyć do przecierania mebli, do podkreślania ich barwy. Będą się one wtedy Wam naprawdę pięknie prezentować. Na dzisiaj to wszystko. Gdybyście mieli jakieś pytania, to zapraszam oczywiście do kontaktu z nami, a w kolejnych odcinkach dowiecie się więcej na temat konserwacji mebli z drewna. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.